Jesteśmy na poligonie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Właśnie trwa kurs ratownictwa pola walki CLS, Combat Life Saver. Chodzi o to, aby żołnierze przygotowali się i nauczyli, jak ratować swoich rannych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, które mogą spotkać na froncie. Dobra, to tak, gunner do mnie i jeszcze was dwóch, bo wy medycy, tak? Dobra. No to do nas. Oni ruszają, a wy się dołączacie do końca, ruszacie. W stronę okopu, idziecie. Pierwszy przysuń się do prawej ściany, drugi przysuń się do lewej ściany i naprzód. Wchodzimy do okopu w nieznane, najpierw musimy oczywiście zdobyć na okop. Najpierw jesteśmy zawsze żołnierzami, później jesteśmy ratownikami pola walki. Zawsze żołnierza będzie najpierw wykonanie zadania, to jest jego priorytet. Musimy prowadzić walkę, żeby zdobyć przewagę ogniową. Dopiero wtedy w kolejnych czynnościach jest ratowanie żołnierzy. Najpierw tamujemy masywne krwotoki, później zajmujemy się udrażaniem dróg oddechowych, w trzeciej kolejności wszystkim, co jest związane z ranami klatki piersiowej. Zabieramy poszkodowanych w bezpieczne miejsce, tam gdzie będziemy mogli zrobić pełne badanie urazowe, gdzie nasz skład będzie bezpieczny. CLS ma na celu nauczyć żołnierzy, jak reagować w sytuacjach krytycznych, bojowych. Staramy się przygotować żołnierzy tych jak najbardziej możemy, tak? Ale życie jest życiem i tak naprawdę jak się znajdziemy tylko w takiej sytuacji krytycznej, sami możemy sobie wtedy odpowiedzieć, jak zareaguje nasza głowa. Należy cały czas trenować. Jeden kurs nie załatwi nam całej sprawy, ale w przypadku, kiedy te czynności są powtarzane na zajęciach, powtarzane przez dowódców drużyn, dowódców kompanii, jak najbardziej wierzę w to, że można takie odruchy w sobie wyrobić. Staramy się wyciągać jak najwięcej wniosków z konfliktu na Ukrainie, czemu służą m.in. okopy, czemu służy właśnie ciągła zmiana scenariuszy, to, że uczestnicy tego kursu do końca nie wiedzą, co ich za chwilę spotka. Dawaj tutaj, to proszę! Dobra, liczę! Rozmawiaj z nią, jest przydomna! Jak się czujesz? Co cię boli? Boli, jak tu dotykam? Tak! Dobrze! Dobra! Mamy! Staramy się odwzorcować cały poziom szkolenia i kursu do realiów, które występują na konflikcie, który jest obecnie na Ukrainie. Ten konflikt pokazał też, że wyszkolenie medyczne powinno iść w parze po prostu z wyszkoleniem taktycznym. Procedury tego kursu są aktualizowane co roku. Każdego roku dochodzą nowe elementy, każdego roku program szkolenia jest modyfikowany po to właśnie, żeby każdy żołnierz miał jak największe szanse na polu walki, żeby nie tylko ochronić siebie, ale również swoich kolegów z drużyny, z plutonu, z sekcji. Kurs realizowany jest zgodnie ze standardami NATO. Trwa 4 dni. Kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Wojna na Ukrainie jasno pokazała, że pomimo dużego skoku technologicznego obecnego w wojsku, okopy nie odeszły do lamusa, a rany żołnierzy wyglądają tak samo jak w trakcie II i I wojny światowej.